Kikarowanik, Bartłomiej Ryś, kłaniam się serdecznie. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Adam Klimek, bohater programu Klimek kontra Dudaj. Witaj, Adamie. Witam wszystkich, bardzo dziękuję, że mnie odwiedziliście. No i chciałbym Was zaprosić na krótką opowieść tym, co się zadziało i tym, co zbudowałem, ponieważ jest to, tak powtarzam wszystkim, zupełnie jak amator zacząłem przygodę z karawaningiem od budowy swojego pojazdu i zrobiłem to po raz pierwszy, podkreślam, więc jak ktoś ma jakieś własne wizje, to oczywiście może sobie wdrożyć. Ja chętnie opowiem o tym, co ja zbudowałem i co mi przyświecało. No i pytaj, co chcesz wiedzieć. Partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Dometic, a tych sprzętów Dometica tutaj na pokładzie Twojego kampera znalazło się całkiem dużo. Od czego chcesz zacząć? Ja bym zaczął od lodówki, bo to jest temat bardzo kontrowersyjny w branży karawaningowej. Mamy dedykowane lodówki, prawda? I one są drogie, są fajne, sprawdzają się super, ale z drugiej strony mamy bardzo dużą rzeszę karawaningowców, którzy mówią, przecież można kupić, jak Twój konkurent, lodówkę z pierwszego elektromarketu. To znaczy, ja się, krótko mówiąc, trochę przygotowywałem do pracy. W ogóle nad każdym projektem zawsze jest ten moment, gdzie siadamy i rozważamy wszystkie za i przeciw. Uwielbiam rozwiązania alternatywne, nie znaczy gorsze, bo udaje się w motoryzacji zastosować wiele ciekawych rozwiązań alternatywnych, które się sprawdzają, a część rozwiązań nawet jest lepsza niż na przykład to, co było fabrycznie, więc część samochodów udaje się stuningować, bo tuning to nie tylko spoilery, bajery, ale również polepszenie niektórych właściwości. Układ kierowniczy, hamulce, tak? Amortyzacja. To się daje zrobić na alternatywnych rozwiązaniach i zawsze staram się gdzieś tam szukać takiego fajnego złotego środka, żeby nie wydać fury pieniędzy i żeby coś było. I szczerze, temat lodówki oczywiście wydawał mi się bardzo prosty, bo stwierdziłem, że nowe lodówki kupione gdzieś tam na outlecie, kompresorówki, one są na tle wytrzymałe, że nim można je rzucać, bujać i jest super. I dadzą radę. No i oczywiście, no to pierwsze co, no to mam niedaleko taki outlet, pojechałem, 600 zł. Tam delikatnie zarysowana, wiesz... W porządku cena. Ale super działająca, nowa, na gwarancji super cena. Biorę w rękę, waży. A od samego początku wiedziałem, że tutaj masa będzie czymś, co mnie naprawdę będzie gnębiło przez cały ten mój projekt. I stąd może dla niektórych śmieszna rzecz, ale ja sobie taką wagę postawiłem i wszystkie rzeczy ważyłem. Naturalnie nie policzyłem kleju. Trzy puszki kleju, powiedzmy tak, to jest 1,20 kg. Ciekawostka, takie wykładziny mamy na przykład w kuchni, żeby się nie przemieszczały tam talerzyki. Zwykłe maty kupione w IKEA, dwie maty to jest kilogram, tak? To są rzeczy bzdurne, ale te kilogramy potem nam zaczynają robić masę. Mhm. Więc jak wziąłem tę lodówkę do ręki, no to jest problem. Ale mówię, dobrze, w planach miałem bardzo poważną instalację fotowoltaiczną, taką rozbudowaną z fajnym inwerterem. Więc mówię, 230 będzie fajnym rozwiązaniem, gitara. Natomiast mój kamper od samego początku, założenie było takie, że jednak będę bawił się na dziko. Oczywiście gdzieś tam pewnie odwiedzę pola, gdzie jest dostęp do wody i do prądu, ale kluczowe dla mnie byłoby to, żeby on był samowystarczalny, na ile to jest możliwe. Tak? Prąd w kamperze, jak wszyscy pewnie już wiecie, jest rzeczą kluczową. I teraz ta lodówka... Zawsze za mało. Zawsze za mało. No i teraz słuchajcie, zadzwoniłem do Domka i mówię, słuchaj, jakie lodówki tam masz? Mówię, przyjedź, bo temat jest rzeka, nie? Bo to i na gaz, i na 230, bla, bla, bla. Więc opisałem mu pokrótce, co będę miał w swoim kamperze, ile będę miał akumulatorów, jaką będę miał moc. Przypominam, to są dwie fajne, ciekawe baterie. 1,2 kW, tyle sobie obliczyłem, że mi to wygeneruje. No i pokazał mi lodówkę Dometica. Biorę w rękę, mówię, atrapa, nie? Dosłownie. Mówię, kurczę, tyle kasy, a tam nic nie ma w środku. Okazuje się, że faktycznie to robi wielką różnicę. Jeżeli chodzi o masę, jeżeli chodzi o ją wydajność, to nie jest alternatywa, bo ja ją testowałem już podczas finału telewizyjnego. Spędziłem sobie wieczór i noc w swoim kamperze. Co ciekawe, pochmurno było bardzo, zero słońca, włączony piec, włączona lodówka, wszystko naprawdę bardzo, bardzo zimne. I ja miałem wciąż nadprodukcję prądu z tego panelu. To było 0,5 do 1,5 ampera na plus. Czyli już w tym momencie dochodzimy do sytuacji takiej, że mogę w takim trybie kamperować, ile będę chciał, tak? Czyli lodówka działa ci na 12 V. 12-voltowa lodówka, naprawdę bardzo fajnie polecam, bo działa. Ona i jak składa z tym poborem energii w takim razie to wygląda? To jest tak naprawdę, dopiero teraz dostałem aktualizację, bo w moim systemie fotowoltaicznym mogę na bieżąco sprawdzać pobór prądu. Wziąłem pod uwagę jedną rzecz, że mam jeden panel, tak? Jest pochmurno,
piec trochę bierze prądu, lodówka bierze trochę prądu, a ja wciąż jestem na plusie. I dla mnie to była najważniejsza rzecz, że mogę kamperować bez końca, no bo mam zapas. Jak wyjdzie słońce, to oczywiście jest nadprodukcja. Jeden panel tutaj u mnie dochodzi do nawet 12 amper na spokojnie, chociaż mówię, to są tylko krótkie testy, które przeprowadziłem. Będę testował dalej, to powiem, bo wiadomo, że jak się zrobi ciepło na dworzu, to lodówka będzie miała trochę ciężej. Jasne. Nie będzie chodziła już na pierwszym biegu, tylko raczej będę chciał, żeby było jak najzimniej, tak? Żeby tam wnętrze było schłodzone i odpowiednie produkty. Natomiast na chwilę obecną, na tym najsłabszym trybie chłodzenia, wszystko było naprawdę bardzo, bardzo zimne, więc jestem naprawdę zbudowany i myślę, że nawet jak będzie plus 30 na zewnątrz, to lodówka wciąż będzie funkcjonalna. Markiza. Kolejny element, który pojawia się w każdym kamperze. Czy kamperwanie, czy w ogóle w każdych dużych kamperach i też Dometic. Tak, też Dometic. Nie miałem żadnego doświadczenia z markizą. Natomiast używane markizy są na tyle drogie, przynajmniej teraz jest taka moda, bo ja pamiętam czasy, gdzie te markizy można było kupić za grosze, szczególnie w Niemczech. Więc stwierdziłem, że ta markiza musi być porządna. To znaczy porządna. To znaczy, żeby 4,5 metra... No, ona jest wielka. W tym przypadku. Zasłoniła. Jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, każdy, chyba nie muszę tego reklamować, jest rzecz ciekawa. Póki co nie mam żadnych złych doświadczeń, dobrych doświadczeń. Na pewno chciałbym doposażyć ją w takie pasy sztormowe, żeby nie podrzuciło, bo o tym trzeba pamiętać, to nie jest automat, on się nie sam nie złoży. Wykonałem sam adaptery, ponieważ w mojej konstrukcji dosyć specyficznej żadna firma nie przewidywała, że jakiś wariat będzie z takiego jumbo robił campervana. Więc wykonałem adaptery, mocowane w czterech miejscach, bardzo solidnie. Wykorzystałem fabryczne uchwyty, a adapter polega na tym, że stworzyłem dystans, który umożliwia zamocowanie jej w pionie. Tak, żeby ona się rozkładała. I co ciekawe, pomimo tego, że mam otwarte drzwi, to ona nie haczy. Właśnie, bardzo ważne. To co o tym, ja ją przymierzałem dwa razy, ona jest dosyć ciężka, więc sobie postawiłem na dwóch nogach roboczych i kolega mi pomagał. I patrzyliśmy, gdzie ją ustawić, bo z jednej strony nie chciałbym, żeby była bardzo wysoko, tak? Bo chciałem z niej korzystać, ale też, żeby się otworzyły drzwi, trzeba o tym pamiętać. U mnie to się sprawdza bez żadnego problemu, sam ją rozkładam, sam ją składam, no cóż więcej chcieć. Nie chciałeś trochę krótszej po prostu, czyli zaczynający się od tego słupka, a powiedzmy gdzieś do tego momentu? Nie, dlatego, że zazwyczaj, bo jakby też mam znajomych, którzy kochają życie na łonie przyrody, tak powiem, i to jest zawsze tak, że nawet jeżeli mamy łódkę, to mamy jedną łódkę, tak? Płyniemy wszyscy razem. I tak samo tutaj będzie. My będziemy razem spędzać wolny czas. Stół już kupiłem, 1,80 m, więc usiądziemy sobie w własnym gronie. No i głupio by było, gdyby ktoś tam, wiesz, po plecach by mu zaciekało, nie? Że też słońce paliło. Budujesz campervana i zawsze się zderzysz z montażem okien. I okna też zdecydowałeś się wybrać markę Dometic. Dlaczego? Marka jest na rynku od lat, tak? Więc nie chodzi o żadną reklamę. Mhm. Tylko pamiętajmy, że jeżeli ktoś ma doświadczenie w budowie czegokolwiek, no to słuchajmy fachowców. Tak jest z samochodami. Zobaczmy, że jest masa ciekawych pojazdów na pierwszy rzut oka chińskich, a jednak nie kupujemy ich. Dlaczego kupujemy sprawdzone produkty? Dlatego, że oni włożyli sporo kasy i pracy w technologię, w różne badania. Okno na przykład, no oczywiście montaż okna w przyczepie jest bardzo prosty. W campervanie jest trudniejszy, szczególnie w sprinterze. Bo on nie jest niestety płaski, on się wydaje, że jest płaski, ale naprawdę to nadwozie ja mierzyłem chyba nie ze 100 razy. Po pierwsze mamy ten profil, tak. Po drugie mamy ten profil, on nie jest idealnie prosty. Mhm. On zaczyna z tego słupka schodzić się do tyłu, więc problem zawsze jest ze szparami. Tak. Ja sobie tą blachę nieco wygiąłem, to jest niewidoczne. Tak, żeby w miejscach, prawda, nie widać, że jest gdzieś tam... Jakby to miało być. Tak, ale de facto, jak zamontowałem po raz pierwszy to okno, to tutaj były ogromne szpary. Więc tą blachę musiałem delikatnie, sukcesywnie prostować, tak, żeby udało się to zamontować. I do campervanów no, trzeba sobie poradzić z tym, że ta szerokość w przepach jest mniejsza. No i ten zestaw fabryczny pasuje idealnie. W przypadku campervanów no, trzeba sobie pomagać poprzez dystans, poprzez włożenie tak, żeby ta część zewnętrzna była powiedzmy no, dobrze zamontowana. Tak? Nie hałasuje całość ostatecznie. Póki co nie. Najwięcej jechałem 130 tym samochodem. Nie widzę przecieków. Tutaj jedna rzecz, na jaką trzeba uważać, bo ja z kolei bawię się w samochody, używam troszeczkę innej chemii niż każdy inny. To tutaj nie wolno używać alkoholu izopropylowego i tym podobnych substancji, które mogą zmatowić tą szybę. Ważna informacja.
Tak, to jest bardzo ważna informacja, bo na przykład otłuszczałem sobie ten samochód przed oklejeniem, więc bardzo dokładnie całe okno okleiłem, żeby go nie uszkodzić, żeby nie było matowe. Tak? Oczywiście też można dokupić, ale nie są tanie, sam wiesz. Jasne. Zanim wejdziemy do środka, jest jeszcze drobny element nad twoją głową i to też jest część fajnego systemu, który zainstalowałeś tutaj w teoretycznie dosyć małym samochodzie, jak na kampery oczywiście. Mhm. Co to jest? System 360 stopni. To jest taka... nowość, która się pojawia w wielu samochodach już takich osobowych. Topowych, mhm. Osobowych. Tak. Natomiast ten system w osobówkach no jest ciekawy, ale to jest taka forma trochę fanaberii. No nie oszukujmy się, mamy dzisiaj czujniki cofania kamery. System 360 jest fajny, ale ten. Natomiast w przypadku samochodów takich jak ten, szczególnie dla osób, które tak naprawdę nie jeżdżą zawodowo ciężarówką czy dostawczakiem, no trochę się zmienia ta percepcja i musimy pamiętać, że jest dłuższy, że to zachodzi. Właśnie ile długość, przypomnij? Prawie 8 metrów tutaj. Prawie 7 metrów. Tak, to jest bardzo długość. Tak, 4,75 jest sama ta przestrzeń modulkowa, więc on jest bardzo, bardzo, bardzo długi. Mhm. Ja pod tym kątem zdecydowałem się na to, żeby żona moja, która na co dzień jeździ osobówką, wsiadła i czuła się bezpiecznie, tak? Żeby nie było sytuacji takiej, że trzeba wychodzić, machać ręką, bo to zawsze źle wygląda, nie? I te kamery gdzie masz? Z boku i cztery. Z tyłu? Cztery kamery, tak. Przód, tył i boki. Tutaj sobie wymyśliłem, że one są mniej więcej w połowie pojazdu. Zależało mi na długości. Bałem się też, że ta kamera będzie miała sporo ograniczeń. Bo tak jest, jak się mówi, że kamera ma 180 stopni kąt widzenia, to jest nieprawda. To takich kamer nie ma. Rzeczywista wartość jest zawsze mniejsza. No to wynika oczywiście z fizycznych możliwości samego obiektywu. Natomiast co mnie zdziwiło, że te kamery, które wyglądają niepozornie, tak? Nawet kolor wskazywałby, że są bardzo tanie. A to nie jest, to nie są tanie rzeczy. Te kamery świetnie widzą. One są jeszcze w tej chwili nie są zaadaptowane, nie są ustawione dokładnie, bo się to robi. Są do tego specjalne maty i to też z Grzegorzem z Dometika, który mi obiecał, tutaj pewnie przyjechał jeszcze, chciałem je ustawić dobrze. Natomiast faktycznie już teraz one widzą bezbłędnie. Wszystko. Do tego oczywiście podłączenie jest bardzo proste. Jeżeli ktokolwiek w życiu sobie podłączał kamerę cofania taką w ramce, w rejestracji, to spokojnie z tym systemem sobie da radę, bo to jest system bardzo prosty, dobrze opisany. Mamy konektory, nie musimy niczego tam zarabiać, lutować. Pyk, 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 zasilanie i to działa, tak? Ciekawostką jest to, że na przykład w konfiguracji urządzenia jest taka opcja, że jeżeli włączę sobie prawy kierunkowskaz, no to widzę w głównym ekranie menu prawą stronę, lewą stronę, wiesz, tył, przód, tak? Dużo takich ciekawostek jest, których jeszcze nie poznałem, natomiast ten system, no jest, mówię, poniekąd fanaberią, natomiast dla wielu osób będzie bardzo potrzebny. No nie chcemy, no ostatnio, jaką chcemy na urlopie, to jest stresowanie się tym, że urwaliśmy lampę. Albo zawsze. Jakiś schodek, zawsze. Rozumiesz? Oczywiście. Albo żeśmy coś uszkodzili. No po co nam takie rzeczy? System potwornie drogi, ale potwornie potrzebny. I w szoferce masz ekran, który to... Tak, pokażę wam bardzo chętnie, jak to wygląda. Jest ekran zamocowany. Prowadź w takim no razie. No to już, wsiadaj. Przekręcam kluczyk. Kurczę, no twojego kampera. Niesamowita rzecz. Działa, uruchamia się. Tak, to jest taka dosyć bardzo fajna noga, która się fajnie fiksuje. Ja zamontowałem sobie w tym miejscu, ale montaż jest dowolny. Możecie to dowolnie montować, ustawiać 360 stopni z regulacji praktycznie. Nieograniczona, bo to jest jak mniej więcej wszystkie te filmowe, wiesz, fiksy, główki, więc to też jest tutaj. Tu zamontowałem, to jest ok, no i zobacz obraz. No piękne ujęcie. Słuchaj, kamera w ogóle nie są ani ustawione, po prostu są tylko przykręcone, podłączone. Myślę, że po synchronizacji, bo tam można ten obraz sobie trochę zawęzić, można nim się bawić, to rybie oko też zmniejszyć z tego, co mi obiecali przynajmniej, nie? Ale już teraz jest dobrze. Już jest dobrze. Jak osoba, która nie jeździ na co dzień takim samochodem, jest do tego pilot, proszę pana. No wszystko jest, zobacz. Wszystko jest. Aha, czyli sterujesz tutaj. Tak, no bo tak jest podłączone. Dostajesz sygnał z kierunkowskazu, wiesz. Włączysz wsteczny bieg, będziesz miał tył. O tak. I ono się momentalnie powinna przełączyć. A, bo kluczyki nie włączyłeś do końca chyba. Od razu działa. Tak, bo zapłon jak dopiero włączy do końca, to idzie sygnał na światła cofania. Jasne. No i masz linie pomocnicze. To co znamy oczywiście z kamer, które są na co dzień stosowane w samochodach. I ten system uważam w kamperach warto mieć. Czyli to nie taki gadżet, ale taka, wiesz, ochrona twojego tyłka, wiesz, no bo twojego samochodu. Na początku, jak sobie tam usłyszałem, że tak jakieś kamery można gdzieś tam kupić i tak dalej, mówię, no dobra, no fajnie mieć kamerę cofania, jest okej. Okay. Mhm. Myślałem o tym, żeby sobie tam fabrycznie zamontować trzecie światłostopu, zrobić mercedesowskie, wiesz, takie, żeby to wyglądało jak oryginał. Tak. Natomiast jak zobaczyłem ten system, bo dostałem na początku informację taką typową, wiesz, z ulotki, mówię, o,
Tego jeszcze nie miałem, tak? I nie montowałem nigdy. Więc spróbuję, jak to działa. No i sami możecie ocenić. No. Jasne. Adam, nie jest to gadżet. Idziemy do środka w takim razie, bo tam są resztę gadżetów. Sporo jest. Adamie, w środku tak, zlew, kuchenka, toaleta, tak. Też Dometic. Tak, toaleta Dometic, tak naprawdę tutaj chodzi o to, żeby to było bezawaryjne. Oni się tym szczycą, że robią to od lat, zapewniają mi, że nie ma z tym żadnego problemu. I taka jest prawda. Dostajesz czytelną instrukcję obsługi, dostajesz pewne informacje, jak to działa, no i same te elementy no, nie są jakby byle jakie. Ciekawostka na przykład, muszla ceramiczna. Wiesz, no wiadomo, jak to wygląda w życiu po kamperze. Mhm. Nie masz ochoty tego tam szorować. Oczywiście, że nie. No nie. Ta ceramika pozwala faktycznie, żeby ona była wiecznie czysta. I to jest rzecz ciekawa. I też tam niektórzy pytali mnie, no ale po co ci ta klimatyzacja? Przecież właśnie, w branży się wiecznie biją. Prawda? Po co tą klimę? Po co klimę? Tak. Jest niepotrzebna. No jest niepotrzebna. Oczywiście, jak jesteśmy na polu, gdzie mamy dostęp do słupka energetycznego, no to nie ma o czym mówić. Ona jest potrzebna, jest fajna, jest super. Ale na dziko po co ci ta klimatyzacja? No więc ja sobie bardzo szybko obliczyłem. Ona na przykład tak bardzo mocno idzie bombą, to jest około 500 W poboru, wiesz, mocy, ciągłego. Tak? Tak. Ale jak idzie bombą, bo pamiętajmy, że za chwilkę obieg przestanie już generować tak duże obciążenie, no bo potem już chodzi tylko wentylator, tak? To, żeśmy przepuścili, ten czynnik musi się wymienić, ale wciąż mamy chłodne powietrze. Dlaczego zamontowałem i będę na przykład na dziko używał? 6 rano, wszyscy wiemy, lampa jest potwornie gorąco. Zwłaszcza w Gorszaku. We wszystkim. No nie za nawet takiej przyczepy, nie wiem, no wielu może przyczep nie miałem, ale te wszystkie stare przyczepy, no nie są dobrze zaizolowane. Piekarniki. To są piekarniki. Nie pośpisz. A ja potrzebuję godzinę, dwie, i jeszcze sobie poleżakować. Przecież jestem na wakacjach, ja nie muszę o 6 rano wstawać, tak jak normalnie wstaję do pracy. I ta klimatyzacja mi to umożliwi. I nawet jak sobie wypompuję baterię do mojego poziomu założonego, tam powiedzmy 50% baterii, to w ciągu dnia spokojnie to nadrobię. Uzupełnię sobie te baterie do takiego poziomu, który umożliwi mi dalszą pracę. Mało tego, wypompowanie w moim przypadku do połowy wartości tej baterii umożliwia dalej pracę urządzeń 12 V. Lodówka, kran, pompa. Wiesz, więc tutaj mówię, starałem się gdzieś tam te rzeczy podzielić i taki miałem dylemat, czy montować klimatyzację, czy dwa panele, bo na tym dachu, gdybym zamontował i klimatyzację, i dwa panele, on by wyglądał jeszcze gorzej. Teraz jest tak, że widzimy na dachu, że jakaś zabudowa jest, ale tak naprawdę ona mi przeszkadza. Chciałbym to w ogóle ukryć, tak, żeby to było jak najmniej widoczne. I co ciekawe, to zestawienie tego klimatyzatora i też tego panelu jest dosyć aerodynamiczne, ale to chyba nie wynika z tych urządzeń, tylko raczej z konstrukcji mojego busa, bo podczas nagrywania przykleiłem kamerę GoPro na panelu, przystawka się odkleiła i kamera nie spadła, ona dalej stała na tej przystawce w tym samym miejscu, pomimo tego, że się poruszałem drogą. To znaczy, że ta aerodynamika jest jakaś zachowana, czy ten wiatr nie próbuje zerwać tych urządzeń z dachu, tylko raczej je opływa. To takie ciekawe spostrzeżenie dosłownie sprzed kilku chwil, bo bawiłem się tym. A jak połączyłeś system energetyczny, jakąś przetwornicę tutaj zastosowałeś, jak to działa? Tak, to jest cały w ogóle zestaw Master Volta, który tam gdzieś z nami skonfigurował. Natomiast tutaj też miałem z tyłu głowy, że możemy kupić przetwornicę za 200, 300, 400. Ale musicie o tym pamiętać, zresztą ludzie z branży nie muszą pamiętać, ale amatorzy, że taka przetwornica, taką baterię 100 Ah, jeżeli będzie taką samą przetwornicą, nie będzie pracowała w sposób jakiś inteligentny, rozwali tą baterię przez to, że jest tylko w stand-by'u. Tylko, że czuwa, trzeba o tym pamiętać. Ja w swoim systemie mam taką opcję, że jeżeli nie korzystam z klimatyzacji, tak, czy na przykład, nie wiem, nie ładuję sobie, nie korzystam z komputera, czy z innych urządzeń 230 V, to mam możliwość wyłączenia inwertera, pomimo tego, że on i tak jest inteligentny i zaczyna pracować zgodnie z obciążeniem, to jednak wciąż ten prąd sobie podkrada na takie potrzeby właśnie czuwania. Więc jeżeli mamy totalnie tanią przetwornicę, to ona nam wyładuje tą baterię. Więc jeżeli musimy z niej korzystać, to tylko w tym momencie ją podłączamy, korzystamy, potem trzeba odpiąć od baterii, bo to jest samo zło. Adamie, kończąc, dziś jesteś profesjonalistą, czy nadal amatorem, jeżeli chodzi o budowę kamperów? Amatorem, zdecydowanie amatorem, tak. I szczerze mówiąc, jeżeli miałbym budować kampera jeszcze raz, a mam taki pomysł, to naprawdę wchodzę tylko i wyłącznie w kampery powyżej 3,5 tony. Nie ma sensu się ograniczać, jest to totalną bzdurą. Słuchajcie, Adam. Naprawdę, ja walczyłem bardzo mocno i też osoby, które nie są, że tak powiem, z branżą, są amatorami, mówiły, o, duża masa ci wyszła.
Słuchajcie, no nie wiem jaka musiałaby być ta masa, ale uważam, że nie istnieje kamper, który ma 2,5 tony własnej. Nie ma opcji. Nie ma takiej opcji. Nie przy tym wyposażeniu. Tak. Nie tak wyglądają. Jeżeli chcemy mieć oczywiście leżankę, to można sobie kupić, rozłożyć, tak, karimatę i to jest kamper. Mhm. Biorąc pod uwagę meble, biorąc pod uwagę łóżko, ja mam łóżko po tej powierzchni, takiej, gdzie mogę się położyć na płaskim, 205 cm, tak? Do szyby mam 225 cm. Tak, żeby przy moim wzroście komfortowo tutaj sobie przespać. Ja de facto podczas testów spałem na tej części. Czyli nawet łóżko nie było rozłożone i spokojnie się wyspałem, bo jednak po przekątnych człowiek się ułoży. Ja też nie śpię idealnie na wprost, tylko tam gdzieś na boku skulony. Więc no, trzeba mieć to z tyłu głowy, że najlepiej by było mieć normalnie powyżej 3,5 tony. Można sobie kupić fajną ciężarówkę amerykańską, która jest bardzo technicznie, żeby zacofanym pojazdem, dzięki czemu nie mamy problemu z naprawą samodzielną, nie mamy problemu z zakupem części i jest stosunkowo bezawaryjna. I na takiej bazie zbudować sobie campervana. I właśnie takiego będę budował, no wiadomo, że nie teraz. W przyszłości. W przyszłości. Bardzo dziękuję, Adamie, za rozmowę. Partnerem odcinka była oczywiście firma Dometic. Wszelkie produkty, które dzisiaj Adam nam tutaj zaprezentował, znajdziecie w opisie pod filmem. Pięknie dziękuję, zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Powodzenia, Adam, przy następnych projektach. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich.